12 grudnia wspominamy błogosławionego Hartmanna, biskupa. Hartmann urodził się około roku 1090 niedaleko Pasawy. W tym mieście kształcił się u Augustianów. Arcybiskup Konrad I z Salzburga w roku 1122 powołał go do siebie z zamiarem zreorganizowania kapituły katedralnej na modłę zakonną. Podobną działalność Hartmann rozwijał potem w opactwie w Kimsi. Gdy święty Leopold założył nowy ośrodek w Klosternenburgu, Hartmann został w nim pierwszym przełożonym. W roku 1140 dzięki zabiegom arcybiskupa Salzburga powołano Hartmanna na stolicę biskupią w Bressanone. Rozwijał tu nadal działalność reformatorską. Założył też pod miastem nowy klasztor kanoników reguły świętego Augustyna. Cenił go Fryderyk I, ale w sporach cesarza z Aleksandrem III niewzruszenie opowiadał się za prawowitym papieżem. Hartmann zmarł 23 grudnia 1164 roku. Cześć oddawano mu jako błogosławionemu, zaaprobowano w 1784 roku. Módlmy się. Boże, Ty w błogosławionym Hartmanie dałeś swojemu Kościołowi wzór dobrego pasterza. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy na wieki mogli zamieszkać w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen.